Czas na sport. Kamil Babiarczuk, witam Państwa i zapraszam. A dzisiaj w naszym programie rozmowa z legendą zielonogórskiej koszykówki. Łukasz Koszarek po wielu latach spędzonych w Winnegrodzie przeniósł się do Legii Warszawa. Dlaczego zdecydował się na taki ruch? O tym porozmawiamy w drugiej części naszego programu. Zaczynamy od rozmowy z nadzieją, lubuską nadzieją na medal na Igrzyskach Olimpijskich. Razem z nami jest Anna Puławska, świeżo upieczona wicemistrzyni Europy. Dzień dobry Pani Aniu, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. To jak na chłodno Pani te Mistrzostwa Europy podsumuje? No myślę, że był to jak najbardziej udany sprawdzian przed Igrzyskami, które już niebawem. Popłynęłyśmy na tyle, na ile byłyśmy gotowe na ten dzień, także myślę, że dałyśmy z siebie wszystko. Wiemy, co jeszcze poprawić, że jeszcze dużo pracy przed nami. No i niewiele czasu już też, ale mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk na to będzie się jeszcze działo. A Węgierki Pani zdaniem są do ugryzienia na Igrzyskach? Bo ta różnica tam zdaje się około sekundy między Wami było na finiszu. Jak Pani to ocenia? Węgierki również są mocne. Myślę, że też będą szlifować formę również na Igrzyska jak inne kraje, lecz myślę, że nasz trener również dobrze nas przygotuje i postaramy się popłynąć najlepszy bieg w życiu. A jak wygląda w zasadzie dzisiaj ten układ dwójek Pani zdaniem na te 500 metrów właśnie? Czy te Mistrzostwa Europy gdzieś oddają nam ten rzeczywisty układ na świecie? Czy być może jeszcze ktoś spoza Europy jest w stanie tutaj wyskoczyć z jakąś zaskakującą dyspozycją? Czy jednak na tym dystansie, w tej klasie to zdecydowanie Europa tutaj będzie między sobą rozdawać karty i walczyła o medale? To znaczy na pewno w Europie liczą się, tak jak już wcześniej pan powiedział, Węgierki. Białorusinki również mają mocną dwójkę. Nie wiadomo, co tam jeszcze Niemki, jak się przygotują, ponieważ one też na Igrzyskach zawsze pokazują wysoką formę. Myślę, że ze świata na pewno jeszcze dojdą Nowozelandki i może jakieś Chinki. Także no, jeszcze kilka osad będzie takich, myślę, mocnych. A jak Pani szanse swoje i Karoliny, bo rozumiem, że z Karoliną będziecie w tej dwójce rywalizować na Igrzyskach Olimpijskich, tak jak to było kilka dni temu na Mistrzostwach Europy. Gdzie Wasze szanse Pani widzi w tym momencie? Czy te nadzieje nasze związane właśnie z medalem Igrzysk Olimpijskich to są takie nadzieje uzasadnione, czy troszeczkę to jest gdzieś takie... No taki hura optymizm z naszej strony po tym medalu Mistrzostw Europy, jakby Pani to oceniła? To znaczy ja jakby skupiam się na starcie i wiem, że po prostu chcę popłynąć swój najlepszy wyścig w życiu. Jakby nie chciałabym sobie presji medalowej, że tak to nazwę, żadnej nakierowywać na siebie. Po prostu chcemy popłynąć dobry wyścig i na mecie być z siebie zadowolone. Jeśli uda się zdobyć medal, to będzie na pewno wielka nagroda dla nas za tą ciężką pracę. A Pani zdaniem, bo o dwójce rozmawiamy, a czy w czwórce też jest szansa dla Polski na medal? Tutaj na Mistrzostwach Europy czwarte miejsce, ale no też trzeba jednak podkreślić, że bez Karoliny Naja, ona na pewno będzie dla Waszej załogi wartością dodaną. No myślę, że czwórka również ma potencjał. Musimy po prostu jeszcze więcej pracy przyłożyć do tego, aby się porządnie na tej czwórce zgrać i żeby wszystko już na Igrzyskach było tak, jak należy. Myślę, że jak najbardziej jest potencjał w tej czwórce i będziemy robić wszystko, aby również dać z siebie wszystko na tym wyścigu. Jakiś czas temu w naszym programie gościła Karolina Naja, to było już po tym, jak zmieniła barwy klubowe. Ja bym chciał Panią zapytać właśnie o to, czy to było gdzieś dla Pani problemem, bo tych treningów, jak rozumiem, no było mniej dla Was, tego czasu właśnie podczas treningów było mniej. Czy to jest jakiś problem i też jak Pani zareagowała w ogóle tak personalnie na to odejście Karoliny do Poznania? To znaczy, to nie jest dla nas w sumie problem, dlatego że my większość czasu spędzamy na zgrupowaniach kadrowych i tam jesteśmy już razem, więc tam się przygotowujemy na tej osadzie. A personalnie myślę, że Karolina wie, co robi. Ona jest już doświadczoną zawodniczką i jeżeli ona podjęła taką decyzję i uważa, że dla niej jest to właściwe, ja to jak najbardziej akceptuję
i po prostu jej również kibicuję i wiem, że to była jej decyzja i nie mam jakby do niej o to ani żalu, ani nic takiego. Nasze relacje generalnie się nie zmieniły. Okej, okay. A czy Annę Puławską też inne kluby w Polsce kuszą? Próbują wyrwać gdzieś się z Gorzowa? Jak to wygląda? To znaczy, no pewnie i kuszą, ale jakby ja nie zamierzam na razie nigdzie uciekać, zostaję w Gorzowie. Okej, okay. To jakie emocje pani towarzyszą w takim razie? No półtorej miesiąca przed igrzyskami, jeśli się nie mylę. 2 sierpnia macie, zdaje się start, no ale pewnie gdzieś do tego Tokio będziecie lecieć dużo, dużo wcześniej, żeby się zaaklimatyzować. Jest już ta adrenalina, czy na razie spokój jeszcze? Na razie chyba taki spokój olimpijski, tak sobie to na razie tłumaczę. Myślę, że ta adrenalina będzie i jakby dopiero kiedy już poczujemy ten smak, że już jesteśmy faktycznie na tych igrzyskach, to już dopiero gdzieś tam to będzie przychodziło z czasem. Na razie to, co było dotychczas, czyli Mistrzostwa Europy, oddzielam grubą linią i skupiam się już w tym momencie na przygotowaniach właśnie do tej ostatniej imprezy. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Kiedy ten lot do Tokio i jak te najbliższe tygodnie będą wyglądać dla Anny Puławskiej? No teraz odpoczywamy sobie trochę w domach. W sobotę wyjeżdżamy do włoskiego Livigno, popracować trochę tlenowo jeszcze w górach. Następnie z Livigno udajemy się do Sabaudii. Tam jesteśmy do 11 lipca i 15 wylatujemy do Japonii i już tam zaczynamy aklimatyzację, żeby przestawić się na ten czas, na różnicę czasową, która tam jest, oraz zaklimatyzować się w tym klimacie, by już być w pełni w sierpniu gotowym na starty. A to jeszcze jedno pytanie na koniec w takim razie naszej rozmowy, bo pani miała okazję brać udział w tej próbie przedolimpijskiej przed rokiem. No, wiadomo, później igrzyska zostały przełożone, ale czy to już jest jakiś taki handicap dla pani przed tymi igrzyskami, czy to nie będzie miało większego znaczenia? To znaczy ja się cieszę w sumie, że pojechałam właśnie na ten przedolimpijski test, ponieważ zobaczyłam Tokio trochę z innej perspektywy, wiadomo, bez żadnej presji. Wiedziałam, że tam jadę, żeby właśnie przetestować to, co będzie się działo za rok. W tym momencie już jakby 2 lata minęły, ale cieszę się, bo wiem, że w tym momencie już mi nic nie zaskoczy. Wiem, po prostu wiem, jakie tam jest jedzenie, wiem, jaki jest klimat, wiem, co zabrać w tym momencie na te igrzyska i po prostu teraz jadę już sfokusowana na to, żeby tylko wystartować i już więcej dookoła mi nic nie będzie obchodzić, także cieszę się, że tam byłam. No dobrze, to my w takim razie trzymamy kciuki pani Aniu, za panią, za Karolinę, no i za całą reprezentację Polski. Liczymy na medal. Dziękuję bardzo. Anna Puławska, ZSWF Gorzów, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i życzymy powodzenia raz jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, za moment będziemy rozmawiać z byłym już kapitanem Enei za Stalu BC Zielona Góra, Łukaszem Koszarkiem, ale zanim to spójrzmy na te ostatnie lata, na te sukcesy, których autorem był kapitan zielonogórskiego zespołu, a tych sukcesów było sporo. Dość powiedzieć, że 5 tytułów mistrza Polski. No to przypomnijmy sobie te piękne chwile z udziałem Łukasza Koszarka. Rzeczywiście mamy dobrą drużynę tutaj i ta drużyna jak najbardziej ma szansę na to najlepsze miejsce. Takie to były piękne lata, piękne 8 lat Łukasza Koszarka z Zastalem Zielona Góra. 5 tytułów mistrzowskich, super puchary, puchary Polski, no i kapitalne występy w europejskich pucharach. Łączymy się z Gliwicami. Tam jest były już kapitan zielonogórskiego zespołu Legia Warszawa obecnie. Dzień dobry panie Łukaszu, witam serdecznie w naszym programie. Dzień dobry, witam serdecznie. No dobrze, czy to jest rozwód z Zastalem, czy to jest tylko
chwilowa, krótka separacja? Na pewno po obejrzeniu tych wszystkich klipów łączy nas bardzo dużo i ciężko to będzie złamać, więc skłaniam się ku separacji i oczywiście nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Natomiast no, te wielkie sukcesy połączyły nas na dobre i myślę, że ciężko to będzie złamać. A dwuletni kontrakt, posada w klubie po zakończeniu, po wygaśnięciu umowy, no i do tego brak tych długich i męczących lotów, wyjazdów do Rosji, między innymi, no mówiąc wprost, meczów wyjazdowych Ligi VTB, to nie przekonało pana, żeby zostać w Zielonej Górze na kolejny rok? Na pewno to była bardzo hojna propozycja, bardzo fajne słowa, natomiast dopóki gram, chcę to robić na 100%, więc te niejeżdżenie na Ligę VTB to jednak mimo wszystko ładnie wygląda, ładnie brzmi na papierze, ale jeśli później życie może pokazać co innego i to mogło wrócić do nas, do mnie czy do klubu, no, w bardzo negatywny sposób i po kilku porażkach zupełnie inaczej byśmy o tym mówili, więc nie chciałem do tego dopuścić. Też posada w klubie też, no, tak jak powiedziałem wcześniej, 2 lata to bardzo dużo czasu. I oczywiście to hojna oferta, ale to tak naprawdę nie wiemy, jakby to się, co się będzie działo za 2 lata, więc na pewno bardzo miłe słowa, ale no jednak trzeba było wybrać inną ofertę. No dobrze, a Janusz Jasiński, właściciel klubu, mówi tak, że jego zdaniem wpływ na to, jaką decyzję pan podjął, miało, jak on to mówi, zielonogórskie piekiełko, ten konflikt klubu z miastem. No nie jest, myślę, tajemnicą, że Konrad Witrylak to jest prywatnie pana przyjaciel. Dobrze też pan zna się z prezydentem Januszem Kubickim, a z drugiej strony Janusz Jasiński, z którym też zna się pan doskonale. No więc pytanie, czy to miało rzeczywiście znaczenie na to, jaką pan ostatecznie podjął decyzję? Nie miało znaczenia z tego względu, z bardzo prostego względu. W zasadzie żadna ze stron nigdy nie dała mi do zrozumienia, że mam się wypowiedzieć w tej sprawie, że mam stanąć, że mam jakby obrać którąś ze stron, czy wspierać którąś ze stron. Ja myślę, że ta, nie wiem, różnica zdań między dwoma stronami, to w zasadzie dotyczy ich i nigdy tam nie widziałem nazwiska Koszarka, nigdy tam nie widziałem, że to mnie dotyczy, więc nigdy tak naprawdę nigdy nie musiałem stawać po żadnej ze stron plus komentować tego. Okej, a w którym momencie podjął pan decyzję o tym, że jednak nie Zastal, że jednak Legia? Znaczy na pewno to było gdzieś wakacje. Na pewno dużo myślałem, jak to potoczyć ma się ta moja kariera. Czyli po sezonie. Ta decyzja nie zapadła gdzieś w trakcie, tylko już po zakończeniu sezonu. Nie, po sezonie. Na pewno też... Na pewno gdzieś też zostałem zakładnikiem tego, że chcę dalej grać, ale też chcę grać to, co da mi przyjemność. No gdzieś ta Liga VTB, tak jak wiele razy mówiliśmy, jest dla zawodników młodych, którzy chcą się pokazać, którzy walczą o nowy kontrakt i gdzieś na pewno podczas którejś z podróży, gdzie wstawaliśmy 3 rano, 4 rano, człowiek się zastanawia, po co mi to, gdzie nie mam czasu dla rodziny, dla przyjaciół i oczywiście kocham grać w koszykówkę, ale ja tam na przykład rozumiałem tych chłopaków, gdzie lataliśmy bardzo długo, te przejścia graniczne i oni to robili dla lepszych kontraktów, dla jakiegoś czegoś, co sobie wymarzyli z tego sezonu. Dla mnie zawsze było najważniejsze wygrać Mistrzostwo Polski i oczywiście pokazywać się w europejskich pucharach, ale nie za aż taką dużą cenę. No dobrze, a to jeszcze ten temat przenosi do Legii. Chciałbym poruszyć i zapytać, dlaczego Legia, a nie na przykład Trefl, który, jak wiadomo,
też próbował pana do siebie ściągnąć. Znaczy, na pewno trener Kamiński jest gdzieś tu, jest gdzieś tu doskonałym wyjaśnieniem. Druga rzecz, na pewno też Legia jest jakimś klubem, który odniósł sukces w zeszłym roku, bo na pewno osiągała Legia fantastyczne wyniki i nikt nie spodziewał się tego, i gdzieś jest chęć powtórzenia tego, i to też fajnie wpisuje się w to, co ja bym chciał osiągać, czy dalej walczyć, czy no, nie chciałbym po prostu grać tylko dla samej gry, ale też mieć jakieś cele. Na pewno też i będzie mi łatwiej w sprawach prywatnych. No, moje życie. No tak, jakby... możemy zdradzić tym państwa, którzy nie wiedzą, że pana dzieci tak mieszkają pod Warszawą, mieszkają w Pruszkowie na co dzień. Tak, więc na pewno będzie dużo łatwiej i będę miał więcej wolnego. No i tak to się wszystko zamknęło. No dobrze, to ja bym chciał wrócić jeszcze do tego, od czego zaczęliśmy, od tych pięknych zdjęć, od tych wspomnień, i zapytać pana, z którym trenerem, nie który trener był najlepszy, ale z którym trenerem najlepiej panu się współpracowało w tym czasie w Zielonej Górze? Z którym się pan, można powiedzieć, rozumiał bez słów? Znaczy, wiele słów było takich, że ja jestem trudny do prowadzenia, a tak naprawdę z żadnym nie miałem żadnego konfliktu, bo chociażby pierwszy trener po przyjściu, Michał Uwalin, który był w strasznie trudnej sytuacji, gdzie musiał dodać mnie do zespołu, a tak naprawdę miał już gotową maszynkę do mistrzostwa, i to tak naprawdę nie jest łatwe, więc gdzieś on tam dał mi naprawdę bardzo duże wsparcie. I dzięki temu łatwiej było mi się tu odnaleźć. Później na pewno Saszo Filipowski, który ten oglądaliśmy, ja oglądałem przed chwilą ten film, gdzie wróciliśmy z 2-0 z Turowem. No to było chyba mistrzostwo, które przyszło najtrudniej? Przyszło najtrudniej z takiej gatunku niemożliwego, wróciło do mamy to, więc to na pewno smakowało bardzo dużo. Artur Gronek też ostatni w zasadzie trener, który wygrał puchar i mistrzostwo. No i też Jan Tabak dał mi jakieś drugie życie w jakiejś innej roli, w której się odnajdowałem, i też mieliśmy super wyniki. Więc tak naprawdę każdy z tych trenerów dziś dał mi dużo wsparcia i dużo radości, bo na końcu te zwycięstwa dają radość. A czy pan tak na szybko mógłby skleić, stworzyć taką piątkę Łukasza Koszarka, piątkę graczy, z którymi panu się najlepiej grało, którzy byli najlepsi w tym czasie, kiedy był pan w Zielonej Górze? Tu jakby nie narzucam ram, ale taką swoją piątkę osobistą. Ma pan może w głowie, czy raczej? To znaczy, zawsze myślę, że oczywiście mieliśmy świetnych obcokrajowców zawsze i tak dalej. Natomiast no, ci polscy zawodnicy zawsze trzymali szatnię. Czy to był Marcin Sroka, Mantas, Kamil Hanas na początku, czy później Adam Chycaniuk i Przemek Zamojski, więc ja bym dał taką piątkę właśnie tych Polaków, a ja mogę wchodzić wtedy z ławki. No dobrze, jakie nastroje w kadrze przed turniejem kwalifikacyjnym? Ja wiem, że jeszcze troszeczkę czasu do niego zostało, ale... Jeszcze zapomniałem, Aaron Cel przecież był też, więc no, paczkę byśmy mieli całkiem dobrą, ale właśnie no. Ci Polacy jakby... no, mimo że może na boisku to brylowali obcokrajowcy, ale to wszystko się trzymało, to wszystko jakby dzięki polskim zawodnikom. To wszystko jakby się trzymało. No dobra, tak myślę sobie, że ta piątka, którą pan wspomniał, to spokojnie było awans na Igrzyska Olimpijskie mogła walczyć. A czy ta kadra obecna, pana zdaniem, jak pan wasze szanse upatruje przed tym turniejem kwalifikacyjnym w Kownie? No łatwo na pewno nie będzie. No tak, wiemy, że Litwa gra u siebie i jest wielkim faworytem. Wiemy, że Słowenia ma wielkie nazwiska.
Natomiast na tą chwilę my staramy się przygotować jak najlepiej się da. Trenujemy ciężko, jeszcze wszystkich zawodników nie ma. Natomiast powtarzamy ten cały system. Próbujemy dojść do formy, bo każdy jest oczywiście na innym etapie. Ale jesteśmy wielcy nadziei, wiemy, że w tym jednym spotkaniu wszystko się może wydarzyć i tyle, no. Czekamy na swoją szansę i na pewno będziemy na to gotowi, żeby jak będzie okazja, żeby wziąć ten awans w swoje ręce. To na koniec jeszcze naszej rozmowy zapytam nie o koszykówkę, a o Speedway, bo wiem, że jest pan wielkim, wielkim kibicem Falubazu. Utrzymają się motomyszy w PGE Ekstralidze, czy nie? No nie ma innej opcji. Już tu ostatni mecz z Zapatorem pokazał, że jest nie najgorzej, no i teraz trzeba wywalczyć co najmniej bonus w Grudziądzu i myślę, że to powinno wystarczyć, bo gdzieś tam jeszcze po drodze coś wygramy. A mistrzostwo dla kogo w tym sezonie? Chyba nie Gorzów. Wtedy wyjdzie co innego. Wtedy myślę, że teraz Częstochowa bije wszystkich. Na ten moment, ale to jest sport, jest taki nieprzewidywalny, w szczególności Żużel, że jedna kontuzja, jeden tak naprawdę wypadek w jednym biegu nawet może spowodować, że to wszystko się poprzewraca w drugą stronę. No dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Trzymamy kciuki w turnieju kwalifikacyjnym. Łukasz Koszarek, Legia Warszawa, był moim i Państwa gościem. Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiam. Traci nasz region. Wielkie osobistości koszykarskie. Agnieszka Schottheimer zakończyła karierę, teraz Łukasz Koszarek przenosi się do Legii Warszawa. Proszę Państwa, to na koniec jeszcze takie sentymentalne 20-30 sekund z Łukaszem Koszarkiem. Przypomnimy sobie te najpiękniejsze chwile. A ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo za obecność. To był program Czas na Sport. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Кошарик, еще одну треху заряжает. Оу, вот это да, Лукаш Кошарик. На Кошарик, еще раз.